You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Jestem niezależną, silną kobietą. Ponownie wracamy do przygód naszej dzielnej drużyny, której udało się już pokonać wszystkich mechanicznych bossów. Jest. Gdzie jestem? Tutaj. Stoję. No i się. Miazek jest naszą miłością i życiem, dlatego wszyscy skupili się na zdobyciu dla niego jak najlepszych przedmiotów. Mam 14 sztabek na razie. Jak będzie więcej, to się zrobi te pociski dla Fubiego. Jeszcze trzeba będzie wziąć później tarczę paladyna miaskowej. Zamiast tej tarczy tego będzie miał. Miazek, wiesz, na czym polega tarcza paladyna? Umieram. No, będziesz otrzymywał obrażenia zamiast nas, kiedy... Nie minęło dużo czasu, a kompania już była gotowa na potyczkę z koszmarem podziemnym. Hej, co ty tu robisz? Nie powinnaś być w stanie... Uważasz mnie za jakąś niedołężną, że sama swojej historii nie mogę opowiedzieć? Jestem niezależną, silną kobietą. Ale nie możesz teraz... Jebał cię pies. No, teraz powiem wam, jak to było naprawdę. Jak już skopaliśmy tyłek temu chwastowi, razem z moimi pomocnikami wyruszyliśmy do lochów po nowe, jeszcze lepsze przedmioty. No i, a ten drugi, ten nowy, daje więcej damage'u twoim mobom zamiast temu datowi. O, wypadł mi, mam dla ciebie, Hubert, tego rifle scope'a. Sans przygotował nam maski, żebyśmy bezpiecznie mogli wychodzić z domu. Mam dwie maski, mogę albo leczyć, albo... Krótko później Sans zadzwonił po swoich halloweenowych kolegów. Tak to już mają mężczyźni, że lubią się napierdalać. Jak się zacznie noc, to możemy się bić z tym... Jak on się nazywa? Z tym Pumpkin Moonem. Jak ktoś będzie miał mało HP, to zacznę leczyć. O, jest to drzewo. Heal! Wróć. No, za późno. Ale trochę za późno powiedziałeś heal. Musiałeś mieć trochę więcej życia. Znaczy, miałem pół HP? Ja jeszcze nie mówię. Nagle mi zjechał do... A jest pal 20, tak? Po ich odwiedzinach nastało zaćmienie słońca. Chociaż to nie do końca miało fizyczny sens. Zaraz, jak się zaćmieje słońca, to księżyca tam musi być. Księżyc nie może zakrywać słońca, kiedy ziemia jest płaska. Dlaczego ta gra tego nie przewidziała? No a w rzeczywistości jak robi? No a w rzeczywistości nie ma nocy, jak jest zaćmienie słońca następnego dnia? Sans zaczął wygłaszać swą nietolerancję wobec innych martwych istot. Rozwalajcie groby, jak jakieś zobaczycie. Nagle przyszły święta. Super, teraz nie mogę tam polecieć, muszę... Ten... Super. Kupowałem stejki. Reese's Arms Dealer. Sans dostał od nas nowego psa, ale miał pewien problem. No, panu, zobacz. Ten pies ma ten sam kolor, co... To. Co to dla... No, ale on jest fioletowy. No nie, no psy nie są fioletowe. Zaraz go zabiję go zaraz, do lawy. Później wymarzył sobie motylka. Jak te twoje te zabiją tego motyla, to... O, jest! O, jest! Cześć. Złapałem. Mogę go wypuścić i zabić teraz. Sans bardzo nie lubił zwierząt. Panna Światła zdenerwowała się na Sansa za jego obojętność wobec zwierząt. Cześć, jak się go wypuszcza, o. Dzień dobry. No i teraz tak zrób, ale nie dostanie ani razu obrażeń. Bo zabija na jednego hita na dzień. Nie no, w cztery osoby myślę, że dałoby się tak zrobić, że jedna osoba by umierała, a reszta by nie umierała. W sensie na zmianę byśmy umierali. Od jednego hita. Ale to najpierw zrobimy ją bez tego. Że możemy otrzymać obrażenia. Nie daliśmy jej rady, ale czułam, że się jeszcze spotkamy. Myślę, że najpierw trzeba zabić jednak Duke'a Fishrona. I z niego sobie wezmę Razor Blade Typhoon. O, no super, Miazek. Sam nie umrę. Wdepnął w pułapkę i na mnie spadło. Przyszedł czas na pokonanie golema, któremu się coś bardzo popsuło. Pewnie był jakiś konstruowany przez mężczyzn. Miazek oczywiście walczył najlepiej. Ty no, Miazek jest nie do ruszenia, jak ja go jeszcze healuję. Jej, nareszcie jestem użyteczny. Leczenie.
Teraz leczymy. Z tą zbroją Jacek po prostu nie dostaje tyle obrażeń, no to no. Ja go leczę, zanim tamten go zabiję. Jak już 15 razy zabiliśmy golema, rozstawiliśmy nowo pozyskane pułapki ze świątyni golema na naszej arenie, żeby przegrupowana armia twojego starego nie była dla nas większym problemem. A to kryształ niszczy. Okazało się, że twój stary przemyślał swoją strategię i pułapki nie były przeciwko jego armii skuteczne. Ej, mogę... Szkoda, że nie mogę leczyć tego kryształu, to by było kozy. No, trzeba będzie powtórzyć. A for division operating... Operators are retarded. Nie, oni byli po prostu sobie, że musieliśmy im pomóc, tak bardzo. Jak ktoś będzie chciał leczenie, to musi pomóc mi z prawą stroną, bo tu gobliny już podchodzą. Są strasznie blisko prawej strony, potrzebuję kogoś tutaj. Twój stary okazał się zbyt potężny, żebyśmy na naszym poziomie powstrzymali jego armię. No nie dajemy rady tego obronić. Powiem ci, że chyba najpierw Moodlord. No i tak można walczyć. Trudna walka. O, tak już nie, tak już chyba nie da rady. Dobra, z jedną potką damy radę. Trochę na styk? Prawie? Dobra. Nie gandają. Dzięki mojej mocy niepewnego istnienia rozgromiliśmy kolegów Sansa. Jest pumpkin u mnie. Jest na tobie, Piotrek. Ojej. Ale udało się. Przeszliśmy to. Panowie, jestem z was dumny. Nie wiem, co się działo. Dobra, zrobiliśmy już na maksa w takim razie Pumpkin Moona, teraz został Frost Moon, który jest trudniejszy, przypominam. No to jest popierdzielone, ten Mikołaj jest gorszy od tej królowej, no to już powaliło w Relogic, no. Jest królowa, walę tego Mikołaja, uciekam od niego. No zabił mnie, kurna, bo strzela tak po całym ekranie strzela. Od zawsze wiedziałam, że kosmici istnieją, dlatego, żeby udowodnić to innym, sama wezwałam je do naszego domu. No może nas wykryć. No ci też napierdzielają po całym ekranie tymi pociskami, no kto takich przeciwników wymyśla? Ale nie mogę lecieć, jak z nim lecisz, kurna, no jeszcze tam wyżej poleć najlepiej. Jak nie lecę, no to on... No właśnie. Dobra, teraz, kurna, jednak trzeba się wyleczyć. No, bo się na tych platformach spałnią te kurwa. To okaże się później problematyczne dla reszty kompanii. Później udało nam się jeszcze bardziej ulepszyć arenę, żeby raz na zawsze pokonać urodziny Jezusa. No dobrze, niech się na miasku skupiają, a ich mogę bić z boku. Dobra, przyłączę na leczenie i miaska wyleczę. Nie, już w tej fali jest królowa. Do 15 musimy dolecieć, jesteśmy na 11. Helen! O, zdążyłem postawić. Nie żyję, ale nadal was leczę. I to się nazywa użyteczność. Ale dobra, zrobiliśmy już Frost Moona. Sans zaczął odprawiać jakieś dziwne zaklęcia z radości. Dobra, chodźcie, walczymy z odłącami. O, u mnie jest mak. I dasz się tam radę? No, możesz patrzeć na jego życie. Armia twojego starego nadal nie dawała za wygraną. No, po lewej jest problem. Nie no, to po Moodlordzie dopiero się da zrobić. Tego się nie da tak zrobić. Trzeba mieć gear Moodlordowy. Muszę odświeżyć to. No. Po bezproblemowej walce z latającą świnią, smoką, rekiną czy czymś tam, wróciliśmy do walki z Panią Światła. Jacek, wypuszczę motylka, a ty go zabijesz. Nie podobało mi się to, jak propaguje homoseksualizm. No sorry, przytuliło mnie. Sorry, ale teraz znikanie tutaj nie przeżyje. Dobra, przełączę się na atak. Już ją biję teraz z damage'a. Tak, nie przełączę. Przełączyłem się na atak i ją napierdzielam teraz. 10 sekund. A, jeden. Healuj. Na obrażeniach ją biłem już na końcu. Tym razem ją pokonaliśmy, chociaż to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. I tak skończyła się czwarta część powieści pana Piotra. To zadaje 116 magic damage'u, to może być
That's the speed! Muda! W sumie, dlaczego ja to w ogóle robię? To nie moja robota. Mogę wrócić do pracy? Nawet musisz! Nie będę odwalała twojej roboty. Jasne, dziękuję za pozwolenie. Przestań się opierdzielać. I przepraszam za zachowanie. Ale z ciebie simp! Nie odzywaj się do mnie, ty simpie, ty! Jesteś żałosny! Żadna kobieta nie będzie chciała szanować ciebie, jeśli będziesz nieważne. Tak się zachowywać. Następnym razem opowiem wam o tym, jak nasi bohaterowie uratowali świat przed potworem żywcem wziętego z hentajca. Aż w końcu miejmy nadzieję, że ta historia skończy się happy endem. Dlaczego ty jeszcze nie pracujesz? Dobranoc. Wracaj do roboty! Zamknij pysk!